Spotkanie bożonarodzeniowe przedstawicieli ukraińskich rad rycerzy Kolumba we Lwowie. 28 stycznia w lwowskiej bazylice metropolitalnej w Niebowzięcie Najświętszej Maryi Panny przedstawiciele ukraińskich rad rycerzy Kolumba zebrali się na uroczystej mszy świętej. Na ręce krajowego kapelana rycerzy Kolumba w Ukrainie arcybiskupa Mieczysława Mokrzyckiego, metropolity lwowskiego, polskie rycerze Kolumba przekazali światło nadziei. Jest to ogień z wiecznej lampy w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej, który przybył do Lwowa z Jasnej Góry na znak solidarności i wsparcia modlitewnego dla Ukrainy w czasie wojny. To światło zostanie przekazane ze Lwowa dalej do wszystkich regionów Ukrainy, gdzie działają ośrodki rycerzy Kolumba. Po zakończeniu mszy świętej odbyło się spotkanie rycerzy Kolumba podsumowujące i organizacyjne, na którym rycerze złożyli sprawozdanie z minionego roku i zostały określone plany na rok rozpoczęte oraz wspólne kolędowanie w kurii metropolitalnej archidiecezji lwowskiej.